Witajcie, mężczyźni, z tej strony Tarol, w kolejnym odcinku z Hartmann 4 na motocykli Kaiserreich. Jako Niemcy. W ostatnim odcinku skończyło się na tym, że w sumie jesteśmy na dosyć dobrym poziomie. Tak według mnie. Chociaż to jest tylko moja opinia. To, co teraz zaczynam robić, to oczywiście te statki na bieżąco. I myślę, że tutaj już powoli będziemy sobie powiększać naszą produkcję taką, żebyśmy mieli adekwatną do tego, jaka wojna ma przyjść do nas. No i musimy po prostu pamiętać o wszystkim, więc tak. Po pierwsze, prepare collaborative government. I to my robimy w tym. To możemy wykorzystać tych dwóch agentów. I pytanie jest takie, ile tutaj to się będzie robiło. O, to trochę długo. Dobra. W takim razie niech się tutaj to robi, a my w międzyczasie mamy tutaj już dużo ulepszeń do zrobienia, które nie robiliśmy z tego względu, że nie było potrzeby. Okej. To, co w ostatnim odcinku też zauważyliśmy, że musimy porobić kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest, no kilku z tych rzeczy jest tutaj. To jest akurat bardzo długie. Ale jak to zrobimy, to powinniśmy sobie poradzić. Niestety, ale jest tam coś napisane takie jak project. I ja dokładnie nie wiem, co oznacza ten project. Czy mamy po prostu zrobić coś tutaj, jakiś projekt, coś takiego. Nie wiem, skąd to mamy zrobić. Five decision in industrial project. Nie wiem, gdzie to jest. Tutaj możemy sobie monarchist. Tutaj jak na razie w Polsce nic nie wyszło. Jeszcze żadnych wyborów nie robili. Ale powoli tutaj przychodzi. Dobra, lepsze karabiny. Coś się lepszego możemy o ten. Lepsze Marines zawsze fajnie wziąć. Dobra. Więc tak, powoli tutaj w ogóle mamy dosyć dobre, jeżeli chodzi o to. Więc jest wspaniale. O, Filipiny do nas dołączają. To jest akurat fajne. Znaczy się, Japonia oczywiście je może zaatakować, ale wiecie, jak nas zaatakuje, mamy więcej sojuszników w tamtych stronach, no to trudno, żeby jakoś był problem z tym. Dobra, na razie patrzymy sobie tutaj. Widzę, że się coś zbypasowało. Ciekawe. Dobra, jak na razie nie widziałem żadnego industrial project. Więc nie wiem. Tutaj pytanie jest. Szczerze powiem. Okej, to jest lepsze, ale tak się popatrzyłem na to i takie. Chyba aż tak. Chyba trochę. Jednak źle, ale oba to są takie trochę słabe, więc nie będę narzekać. Dobra, wystawiam wszystkie dywizje, dlatego że tak później nie wkurzają się, powoli wystawiają. Więc wystawiam wszystkie dywizje. Kolejnego szpiega mamy. Tutaj jakąś babkę chyba we Włoszech złapali. Więc jak zwykle będziemy to robić. Tutaj mamy in progress. I tutaj akurat mi się podoba, że mamy to robione. Stabilność. Stabilność, stabilność, stabilność. W ogóle mamy tyle political power, że nie wiem, co z nim robić. Dosłownie. Lepsze radary. I czekamy. Realnie czekamy. Ja próbuję tutaj porobić, ale nie wiem, czy mi się coś uda. Coś fajnego. Tutaj poróbmy w takim razie to. Zobaczmy, czy... To nie to drzewko. Chciałem swoje. Czy chodzi o to, że tutaj coś jest? Dosłownie nie wiem, gdzie cokolwiek może być. Wiem, że jeszcze będę musiał to porobić, ale to porobię dopiero po tym. Mamy niby tutaj jakieś decyzje. Tak, prześlemy z powrotem. Niepotrzebna nam jeszcze jakaś zakurzona czaszka, dosłownie.
I tak, tutaj robimy ten radar. Myślę, że jeszcze jeden zróbmy sobie tutaj. Też porobimy sobie lotniska. No i możemy sobie porobić tutaj fabryki militarne więcej. Może nie aż tak przy froncie, ale tutaj. I dockyardy możemy takie trochę cisnąć. Mamy sporo dywizji nawet na ten czas. Tutaj też czołgi nam się robią. Może więcej czołgów będziemy robić w takim razie. I okej, brytyjski został złapany. Myślę, że nie musimy aż tak bardzo tego ciągnąć, ale widzę, że tutaj w ogóle nam się. Tutaj możemy sobie porobić to, ale nam się nie pokazuje przez to, że wyłączyłem. Dobra, więc tak, zrobię trochę, podboostujmy naszą armię na tyle, ponieważ przydałoby się jeszcze dodać artylerii, może z dwie do tego. O, i mamy lepszy karabin. Dobra, nice. O nie, złapali naszego starego, najstarszego agenta, którego mieliśmy. Tutaj mamy Redus, to nie, aż tak bardzo nie. Dobra, róbmy w takim razie tych, plus jeszcze tych. Jak to wygląda z tym? No, wygląda to ładnie. Czy jest coś, co tutaj możemy porobić? To. Grecja jest z nami, Bułgaria jak na razie nie chce do nas dołączyć. Dobra, przygotujmy sobie w takim razie agenta, który uwolni go i wyślijmy ją do Francji. A, złą misję tobie dałem. Okej, i tutaj coś się zaczęło. Dobra, mamy zrobione to, co chciałem. W takim razie robimy to. Jest pytanie. Tak, completed close. No i złapali kolejnego agenta. Tym razem chyba we Włoszech. No, raczej się nie uda nam go uratować teraz. Tutaj jeszcze nie możemy. Mamy wystarczająco manpowera, nie powiem. Ciągle mi się pojawiają to, ale dosłownie oni muszą pokonać to coś i tyle. No naprawdę. Możecie dosłownie wejść tymi dywizjami. Okej, tutaj widzę, że Oliwia dołączyła do wojny. Wyślijmy pomoc do Maroka. No, Chile, nie powiem, się wali. Nice. Tutaj wojna się zakończyła. Nationalized Railway. I wtedy będziemy mieć tylko at least 5 decisions in the industrial project. Decision category have been finished. Ale powiedz mi, jakie mamy to? Że mamy zrobić o tutaj? Ale to zajmie nam milion czasu. Nie sądzę, żebym zdążył. Dobra, tutaj sfundujemy was. Dywizja, co oznacza, że reszta też się pojawia. Dobra, nasza armia coraz groźniej wygląda. To mi się podoba. Automotive. Pociąg też lepsze by się przydały.
Tutaj jesteśmy ponad. Dobra, artyleria. O, to chyba dzięki temu będziemy mieć lepsze. Lepsze. No, czołgi. Dzięki tej arcie. Okej, okay, tutaj też ulepszenie. I mamy wolne fabryki, wow. Mamy naprawdę dużo tego. Przed wojną trzeba będzie po prostu bardzo dużo narobić tych dywizji. Powiem szczerze, zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli wystarczająco, żeby mieć na taką produkcję. Wow. Dobra, w takim razie przełączamy się na mega dużo artylerii, mega dużo karabinów, mega dużo czołgów. No i samoloty, zaczniemy też zwiększać produkcję. Dobra. Tutaj akurat już nie produkuję samych militarek, więc... Więc aż tak nie jest tutaj pożyteczne. O, jest. I czekajcie, jak zrobię te wszystkie rzeczy, to powinno chyba być jako inwestycje, chyba że to nie będzie to. Zobaczymy. Daję dalej zobaczyć, bo ja naprawdę... Jest tutaj dużo minusów, które Niemcy mogą zdobyć. Jeżeli uda mi się to usunąć przed wojną, to po pierwsze to byłoby mega. Okej, okay, badanie. Teraz zobaczmy, czy jakieś Mio już nie jest na... O, jest na tym poziomie. Chodzi, żeby politykę wybrać. Reliability. Myślę, że to byśmy sobie wybrali. Jak nie powiem. Dzięki temu byśmy mieli trochę bonusów. Oraz widzę, że tam... Czekaj, automotive? Nie, w artylerii. Jest problem, że to najpierw musimy wybadać, żeby to poszło. Ale na szczęście działa to automatycznie. To jeszcze nie mają powyżej 5 poziomu. Ale tutaj możemy dać sobie artylerię. I czy coś jeszcze tutaj jest ciekawego? No chyba karabiny. Artyleria za chwilę się zrobi. Dalej tutaj róbmy. Czy coś tutaj jest? Jeszcze takiego ciekawego nie powiem. Chyba nie. Jak wygląda ta wojna tutaj? Nic się nie rusza. Wystarczy, że przyjmą ten punkt. Wiecie co? Ja chyba wyślę tam jakąś jedną dywizję. Taką... Na przykład Marines. I dosłownie dojdę, dołączę do tej wojny, wejdę tam i to zakończę. Bo żal na to się patrzeć. Okej. Więcej militark. Boom, boom, boom. I want you in my room. Okej. Pytanie jest takie, czy kolej, jak to z koleją wygląda? Myślę, że kolej też można byłoby trochę porobić. Także wiecie, żeby było fajne połączenie tutaj. I mamy połączenie takie dobre. Tutaj przejdziemy o tym. Tak, symulator kolei. Moje ulubione zadanie. Okay. Ciągniemy tutaj. Tego tu nie trzeba. I poróbmy w takim razie tutaj trochę supply hubów. Okej. I w takim razie się tutaj dużo pozmieniało. Dobra, tam coś agenci się porobili. Możemy uwolnić jakiegoś agenta. Zawsze wybieram tego na końcu, bo ci na końcu zazwyczaj są wolni. Okej.
Jeszcze jakieś badania byśmy tutaj porobili. Dobra, jak wygląda nasza dywizja Marines? Ona jest taka trochę słaba, nie powiem. Byśmy ją trochę podboostowali. Boostowanie jednej dywizji Marines zawsze jest fajne. Okej. To jakiś gościu powiedział, co to jest. Either commands or Russia exist and their current. Nie możemy tego zrobić, czy po prostu nie mamy. Nie możemy tego zrobić. Jak? To jak mamy zrobić ten Industrial Project? Bo to jest jedyne, co mi się wydaje. Chyba, że wreszcie jakieś filtry są na tym. Production. Coś tutaj jest takiego? Ja nie wiem, czym są decyzje Industrial Project. Czy jest jakiś taki hashtag do decyzji? To byłoby znakomite, nie powiem. Mamy Industry. Nie, może chodzi o, może chodzi o to, żeby tutaj robić, bo tutaj mamy. Okej. Dobra, jak tam nasza dywizja już dopłynęła? Jeszcze nie. Ona gdzieś tutaj płynie już. No, nie powiem. Będzie daleko. A jak to wygląda z produkcją naszą karabinów? Wygląda to znakomicie, nie powiem. Szukam tej czegoś do zrobienia. Okej, multi roll. O, mamy kolejne w sumie. No, mam 100 na to. Okej, już się zbliża koniec roku, to jest bardzo niebezpieczne dla nas. Jakaś wojna się zakończyła tam. Okej, w takim razie szukajmy tych projektów. O, Polska jest lojalna i stabilna, to mi się podoba. Czy coś tutaj mamy jeszcze? Tutaj już nic za bardzo. W takim razie poróbmy to. Jesteśmy już na miejscu, teraz poczekajmy tylko, żeby nam ekwipunek tutaj wleciał. O, kolejne dywizje, znakomicie. No i jesteśmy w sumie przygotowani, możemy już zacząć robić te rzeczy do przodu. Czy coś tutaj jest takiego, nie powiem, ważnego? Słyszałem coś z tymi. Ta agentka. Możemy ją wysłać tu. Tutaj. Ciebie wyślemy tu. No, trochę nie powiem. Mamy agentów tam. Okay, passive defense. I teraz jest pytanie. Czy już są? Okej. Okay. W takim razie możemy dołączyć do wojny. I to, co chcemy zrobić, to po prostu, no, pokonać. Okej, Bułgaria do nas dołączyła. Nice. I jak to wygląda? Wygląda to dobrze. Mógłbym jeszcze dodać dosłownie generała i Feldmarszala. I to byłoby znakomite dla nas. Okej, dywizje. Wysyłamy ich do naszego stapu. Mega dużo dywizji. I
teraz zróbmy w takim razie to. Oczywiście żadnych kart nie dostajemy, ale... To nie było. Jest! Znaleźliśmy to Industrial Project. Okej. Okay. Chyba, że... Czekajcie. Cancel. Zróbmy to. Wtedy będziemy mieć na pewno. Aha. To wcześniej nie było? Oczywiście fajna wiadomość, tego wcześniej nie mieliśmy tego? Okej, coś mamy do zrobienia. A, możemy to porobić. Bum, bum. I tutaj też tych wysyłamy. Wow, mamy mnóstwo tych dywizji, nie powiem. Tutaj ewidentnie dobrze nam idzie. Więc myślę, że moglibyśmy zacząć badać te samoloty. Okej. Okay. I wygląda na to, że jednak nasza dywizja aż tak dobrze nie idzie im. Okej, okay. Widzę, że tutaj coś się dzieje na granicy. Oznacza, że możemy zacząć sobie naprawdę przygotowywać się do wojny. Myślę, że... No nie wiem, czy wy macie aż taką dobrą armię. Tak szczerze, szczerze. Ale... jak na razie, to ja... no... powiem szczerze... jeszcze bym nie chciał wojny. Z tego względu, że chcę zrobić o to. Właśnie o ten. A to będzie trochę kosztowało. Okej, okay, jak wygląda sprawa z tym gościem? Wcześniej tutaj dywizji nie było, a to teraz zrobili. Czy możemy coś pobudować na... na tych? A wybudujmy tutaj na nasz sojusz, na naszego sojusznika w terenie. Tutaj widzę, że Islandia dołączyła. Chyba na razie nie chcą wojny, szczerze powiem. Okej, okay, zróbmy kolejne. Bum, bum. Jak tylko to się ukończy, to wtedy będziemy gotowi. Dobra, nice. W takim razie zacznę to robić. To akurat da nam dosyć dużo... dosyć dużo bonusów do wojska. To możemy w sumie wybadać. Nic nie mamy zbytnio. Ale przeciągi też zawsze można wybadać. Pytanie, czy teraz już nie możemy zrobić. No właśnie. Zacznijmy produkować te lepsze czołgi. 4000 czołgów? Wow. Czekajcie, bo ja chciałem ulepszyć to. Bum. Artylerię też możemy ulepszyć. Bum. No i powoli tutaj będziemy sobie tworzyć wielką, potężną armię. Ale jak na razie... na razie patrzmy, co tutaj jest. Tutaj próbujemy wybudować kolej. Powoli nam idzie. Powoli. Powoli dlatego, że tutaj co chwilę nas atakują w miejscu, gdzie mamy wybudować punkt. O, nawet już most wybudowaliśmy jeden. Nice. Okej. W takim razie będę już się żegnał w tym odcinku. My z wami Trachol, wy Hardzwan 4. Na modykacji Kaiseraś. Jak Niemcy. No to cześć.